Dziękuję, że przyszliście na moją prezentację. Jest to moja pierwsza prezentacja tutaj w ogóle w Warszawie. W końcu wyjechałem z mojego Śląska. Ja generalnie jestem Marek Piechula, pracuję w fajnej firmie Killcode. Generalnie jestem programistą Pythona, lubię astronomię i takie tam inne nerdowskie rzeczy. Ja dzisiaj będę opowiadał o właśnie GIL, właśnie Pythonie, co to jest, jak z tym walczyć i tak dalej. No to myślę, że cała właśnie plan mojej prezentacji to jest opowiedzenie, czym to tak naprawdę jest, czym jest GIL, jego wady, zalety i jak go można ominąć. No to opowiedzmy, czym jest tak naprawdę GIL, czyli Global Interpreter Lock. To jest właściwie bardzo fajna rzecz, bo zwalnia nas z takiej potrzeby robienia cały czas moków, kiedy mamy bardzo dużo wątków. Właściwie nie musimy aż o to dbać, że w pewnym momencie nasze dane mogą się stracić. To znaczy, oczywiście jest to możliwe, jeżeli robimy większe operacje, wtedy potrzebujemy jakiegoś locka, jeżeli mamy wiele operacji naraz. Dlatego przepraszam. Dlatego po prostu wymyślono ten cały właśnie GIL. Core developerzy też go bardzo po prostu lubią, bo załatwiają wiele spraw, że nie muszą cały czas w kodzie patrzeć, o, tutaj jest lock, tu jest jakiś problem, jeden, trzeba go rozwiązać. Po prostu nie, jest cały jeden global, jedna operacja się wykonuje i jest spoko. I to jest całkiem, tak jak zaletę powiedziałem, że chroni nasz kod przed hazardem danych, przełączanie między wątkami, jeżeli jeden proces czeka na przykład połączenie na jakiejś sotkę albo na odczyt z pliku, to od razu się włączy drugi. To jest całkowicie normalna sytuacja z wątkami, tylko nie działa niestety z wielodzeniowymi procesorami, które są już standardem już od wielu lat w naszych komputerach, laptopach, tabletach. I to zaczęłoby sprawiać problem. Oczywiście, jeżeli nasza aplikacja nie jest jakaś tam, nie potrzebuje supermocy, no to nie ma tam jakiejś specjalnej potrzeby, żeby było wielowątkowe, ale jeżeli naprawdę chcemy wykorzystać wszystko, ze wszystkich wątków, na przykład na naszym serwerze web, czy jakieś obliczenia, machine learning i inne sprawy, to mamy niestety wtedy problem, jeżeli chcielibyśmy to na zwykłych Pythonowych wątkach. I spróbuję właśnie wam pokazać na przykładzie. Generalnie moim najbardziej ulubionym rzeczą do właśnie pokazywania, robieniem benchmarku, to jest rysowanie fraktali. Może pokażę kod, który, bo mam bardzo wiele dzisiaj przykładów, które mam nadzieję, że was nie zanudzą. I sytuacja wygląda tak, że to jest zwykły prosty skrypt, on jest naprawdę prymitywny, że on tutaj już pobiera pierwszy argument. Tutaj mamy podane ala stałe, rozmiar fraktala. Sam sposób liczenia to jakieś są operacje na liczbach zespolonych, całkiem okej. Tutaj jest zwykły fraktal. Tu jest tutaj właśnie sytuacja, żeby to zrównoleglić. Zrobiłem tak, że każdy wątek liczy jeden kawałek fraktala. I to po prostu jest zwykły list comprehension, który tutaj iteruje po y, x. No i oblicza w jednym danym punkcie, w którym ma być wartość jednego fraktala. Tu jest show image, który polega na tym, że wysyłam do strumienia liczby oddzielone zwykłą spacją i później już drugi skrypt wyświetla taki obrazek. Z początku miałem tak, że mogę użyć od razu biblioteki do rysowania właśnie Pythonie, ale niestety tego nie zrobiłem, bo miałem problemy z innymi wersjami w alternatywach. Okej, wszyscy żyją. Więc generalnie kod wygląda tak. Teraz przejdźmy do zwykłego kodu z wątkami, tak żeby widzieć, jak to się robi. To jest zwykła funkcja, która do naszej listy n-elementowej wrzuca daną partię danych.
Tu jest ilość wątków, które chcemy uruchomić, które podajemy jako argument. Uruchamiamy, czekamy, aż się wszystko wykona, no i wyświetlamy. I teraz spróbuję zademonstrować. Na pewno w samym jednym wątku. Niestety jest to zwyczajny Python, może być trochę wolny, dlatego to potrwa, można zobaczyć, tutaj właśnie włączyłem Htop, żeby pokazać, ile tutaj Python uruchamia wątków, ile to zajmuje. Statystyki zajęło to 12 sekund, 100% CPU, czyli jednego rdzenia, no i całkiem okej pamięci. Fraktal, żeby za każdym razem będę pokazywał, jak ma wyglądać, więc wygląda to jak zwykły taki fraktal Mandelbrota, jeden z moich ulubionych, no właściwie tyle. I teraz przełączmy na 4 wątki i zobaczymy, co się stanie. No to mamy 4 wątki, włączamy. Tutaj już można zobaczyć, że na to włączają się wszystkie, ale nie wykorzystują 100% użycia procesora, tak jakbyśmy tego chcieli. I niestety problemem jest gila taki, że Pythonie 2, w Pythonie 3 już zostało to na szczęście rozwiązane, że użycie wielu wątków wielorodzeniowym tak naprawdę zwalnia nasz kod. Mamy tu nawet dosyć całkiem różnicę 4 sekund przy 12, więc jak widzimy, jest to problem. Dlatego powiem o alternatywach. Z alternatyw to każdy będę pokazywał w przykładach oczywiście, to możemy to jako procesy użyć jakichś frameworków asynchronicznych, możemy użyć w ogóle innego interpretatora Pythona jak Jython, RMPython oraz ciekawostka PyPy STM, albo po prostu przejść jeszcze niżej i do samego Cytona. Będę opowiadał wszystkie. No to przejdźmy do procesów. Procesy to zamiast wątku niezależny proces, to jest po prostu jakbyśmy zrobili osobną kopię programu, którą wtedy uruchomiliśmy. Jest całkowicie niezależny i zwalniamy tak naprawdę zarządzanie przez jądro systemu, przez nasz system. I nie zajmujemy się, czy tam są jakieś przełączanie wątków, czy jakieś czekanie, to już nie jest wtedy nasz problem zarządzanie równoległością. Naszym zadaniem jest coś obliczyć i ewentualnie zebrać dane albo inne jakieś równoległe operacje. Problem jest taki, że następuje fork, czyli cała kopia procesu rodzica, powstają dwie bliźniacze klony. Które są od razu uruchomione. To najłatwiej się załatwia na podstawie właśnie, że proces się tworzy na samym początku i wtedy się przydziela zadania, wtedy to najmniej boli. No i problem jest, że procesy to jest właśnie co, jak są wątki, to jest fajne, proces jak tego nie ma wspólnej pamięci, więc musimy sami zarządzać sposobem komunikacji między procesami. Czasami tego nie potrzebujemy, tak jak mamy serwer USGI albo Unicorn. Tam sytuacja wygląda tak, że tworzymy wiele procesów i każdy z tych procesów bierze jakiś request i go zwyczajnie wypluwa, więc to nie jest problem, procesy się nie muszą komunikować i to jest bardzo fajne. Niestety nie zawsze tak możemy zrobić, wszystko zależy od naszego problemu, więc spróbuję tutaj uruchomić. Znaczy najpierw pokażę może kod, bo to, że on coś obliczy, no to spoko. Generalnie sytuacja jest taka sama, że też mamy taką samą funkcję jak w wątkach. Mamy tutaj już zamiast wątku mamy proces, który mamy jako multiprocessing. Tutaj mamy proces, który się zachowuje prawie jak wątek, w sensie gramatycznie, że ma te same argumenty i tak dalej. Też musimy jako start, jako sprawdzić, czy już skończyły swoje zadania. Jak już są zebrane dane, to wyświetlamy. No i tu jest właśnie pułapka. Zaraz wam pokażę. Python. Też na 4 wątki.
No już można zobaczyć, że tu się uruchomiło wielu procesów, było o wiele więcej danych. Się wykonało dosyć o wiele szybciej. Problemem był taki, że wyskoczył tutaj error, że non-tail object is not iterable i polega na tym, że ja tak naprawdę żywcem zedytowałem kod, ale niestety nie ma żadnego sposobu, że tworzę jakieś data, która ma listę pustych elementów, tylko one między procesami się nie uzupełniają, więc tak naprawdę one obliczyły i wyrzuciły gdzieś w cholerę dane. I to jest jeden problem z procesów. Można to zwyczajnie rozwiązać na przykład kolejką zbierania danych. W Pythonie oczywiście. Proces. Connect. Sytuacja wygląda tak, że już mamy to samo, tylko nam się funkcja zmienia, że mamy już globalną kolejkę, która jest w stanie się komunikować z resztą i do kolejki po prostu wrzucamy kolejny element. Sytuacja jest taka, że tutaj już jest działanie asynchroniczne, nie ma synchronizacji, więc robię tak, że do kolejki wrzucam numer, bo niestety, jeżeli nie będę miał numeru, nie będę mógł posegregować mojego fraktala. Oraz tutaj już mam osobną pętlę, którą zwyczajnie pobieram z kolejki i zwyczajnie wsadzam. Kolejka to po prostu tutaj zaczyna się wtedy proces blokować, czeka na właśnie dane. I tu jest sytuacja, że nie ma, że musiałem wiedzieć, ile dostanę elementów, bo nigdy, bo w takim razie ta kolejka by się ciągle nie skończyła. Nigdy by się nie skończyła. Okej, okay, spróbujemy to uruchomić. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, właściwie to samo, bardzo dobrze. Statystyki są już lepsze, bo już 5 sekund. Zużycie widać, że nie do końca wszystkie rdzeni, bo problem był na zbyt mało ilu sekund, więc nie wykorzystał potencjału całego. Zużycie CPU jest tak 350% i zużycie RAM jest trochę większe, bo mieliśmy wiele procesów. Właściwie teraz jeszcze można zrobić jako pool. I to jest sytuacja, że pool jest bardzo fajną rzeczą, że możemy zrobić operację map na podstawie funkcji. Podajemy jakiś argument no i w zasadzie tyle. To jest to samo, co pokazywałem wcześniej, tylko w o wiele skróconej wersji. Nie zawsze oczywiście można tego użyć, jeżeli problem jest bardziej skomplikowany, jeżeli procesy się muszą nawzajem się komunikować podczas jakichś danych obliczeń. I właściwie tyle z procesami. Okej, okay. No, inna sytuacja, tutaj nie mam przykładu, bo akurat do właśnie mojego problemu to by nic nie dałam. Asyncio, Greenlit, na pewno słyszeliście o jednych z nich. Nie ma standardowych wątków, takie jakie tworzy Python czy jakieś jądro systemu, tylko ma w zamian albo zadania lub mikrowątki. To wszystko zależy od implementacji, polega na tym, że właśnie tak zadań mikrowątku możemy bardzo, bardzo dużo stworzyć. Kilka tysięcy nawet możemy, jeżeli jest taka potrzeba, takie użycie możemy na przykład w popularnym grze, trochę strasznej EVE Online, tam też właśnie zastosowali akurat stackless Pythona, który zmienił już na inne tam wersje frameworki, to już jest długa historia. Ale właśnie bardzo fajnie to zastosowali, jeżeli wątek jakiś tam czeka, jeżeli ma problemy, to po prostu ok, ja tu czekam na dane i się przełączę na inne. Przyznane tak, jak jest tutaj napisane, przeznaczone dla wielu operacji sieciowych lub z operacji z dyskami, czekanie na jakiś odbiór, tak żeby nie blokować łącza, że możemy zrobić wiele tasków, które się uruchomią. Trzy, że jeżeli będzie jedna blokada, to dalej się może wykonywać. To bardzo potrzebne, jeżeli chcemy zrobić na przykład wydajne serwery jakieś oparte na HTTP.
taki problem, że one są współmierne i to właśnie problem, że współmierność nie oznacza równoległość, bo równoległość to uruchamianie się równolegle, że nie po kolei, niezależne od siebie, a współmierzne to tak daje taką imitację równoległości. Znaczy z naszego punktu widzenia tak naprawdę to jest szybkie przełączanie się na podstawie, jeżeli jest ktoś zajęty albo upłynął mu czas, to się przełącza i może działać na tak naprawdę jednym procesie, na jednorodzeniowym. I właściwie tyle, co mogę powiedzieć. Oczywiście, jakie są sposoby, bo sam Python to jest zwyczajny język, jeżeli byśmy chcieli z jakiegoś innego interpretera, na przykład PyPy albo tutaj Jython Python, to już zaczyna, Python się zaczyna inaczej zachowywać. I sytuacja wygląda tak, że tutaj, bo sam Python kompiluje się do swojego bytecode'u i później jest uruchamiany na podstawie bytecode'u, a tutaj kompiluje kod do bytecode'u Java albo do .NET'a, który ma swoją obsługę wątków i tam po prostu już nie ma takich ograniczeń, jak mamy, bo nie posiadamy tego gila, bo to tak naprawdę nie uruchamia Python, tylko tylko po prostu wirtualna maszyna Java albo .NET. Problem jest taki, że już występuje hazard danych, już musimy o tym wiedzieć, żeby dane się przez przypadek nie gubiły, albo żeby nie było jakichś dziwnych problemów. I niestety bardziej Jython i Python nie było zastosowane do szybkości, tylko takie o cholerach. Chcemy robić teraz Pythonie, ale niestety mamy stary system, który trzymamy przez 10 lat w Javie, więc musimy użyć takiego wrapera, można powiedzieć. No i problem jest niestety z bibliotekami, tak jak do jakichś obliczeń NumPy, z obrazem PyLow, z operacjami w bazie danych, jak na przykład Postgres, bo niestety te biblioteki wymagają kompilowania podczas instalacji, a tutaj nie ma jak kompilować, bo tu całkowicie są inne mechanizmy, więc niestety albo jest jakaś alternatywa w postaci biblioteki, bo oczywiście jeżeli mamy Jaytona, to wtedy możemy biblioteki uruchamiać i nie ma w tym wtedy żadnego problemu, ale wtedy niestety musimy zrezygnować z Pythonowych. Ja tutaj sobie wyświetlę, bo nie do końca pamiętam. Teraz właśnie uruchamiam ten pierwszy plik z wątkami, bo chcemy uzyskać, że chcemy jak najmniej zmian w naszym kodzie. My próbujemy tutaj Jaytonu uruchomić. Jak widać, ilość procesów i wątków strasznie się porobiła ogromna, ale niestety Jayton jest tak wolny, że nawet gdy posiada możliwości obliczeń, tutaj oczywiście poprawny fraktal, niestety z obliczeń problem jest taki, że wykonał o wiele dłużej, ale użycie CPU już jest w porządku, ale niestety no właśnie używamy tych wątków, żeby było szybciej, a nie właśnie wolniej w najczęstszych przypadku. Tak samo jak z Iron Pythonem, będzie podobnie. Wynik powinien być trochę szybszy, bo jednak Microsoft się bardziej postarał, dzięki Bogu. No, już jest nawet szybciej od samego Pythona, już jest jakiś zysk, mimo nawet nie użył wszystkich rdzeni mojego procesora. Więc to jest jakaś alternatywa. Okay. PyPy STM, czyli używa z Software Transaction Memory, jest to bardzo fajne, bo po pierwsze to jest PyPy, czyli nasz kod gwałtownie przyspiesza w każdym momencie, to jest mega. Używa Software Transaction Memory, to jest całkiem fajna sprawa, bo sam sobie podczas uruchamiania jakiejś funkcji kodu, klasy, sam interpreter tworzy transakcję sam sobie i dba o to, żeby nie było żadnych problemów z utratą czy hazardem danych i przez to można wymilionować gil. Jest to bardzo trudna tematyka, żeby to powiedzieć, jak to jest zrobione, więc zrezygnuję. Korzystamy, jest to bardzo fajne, ale niestety jest to niestety jeszcze beta,
Korzystałem z tego 2 lata temu i być może w tym momencie nie zauważyłem, żeby wyszła nowa skompilowana wersja, więc nie wiem, na czym to stanęło z PyPy, ale generalnie widać całkowicie różnicę. Ajaj, dobra, mam jeszcze czas. Dobra, to możemy uruchomić. Może najpierw uruchomię sam PyPy. Można zauważyć, że nawet dla samego PyPy, który też posiada Gila, zużycie czas jest znacznie mniejsze, o wiele. Wzrosło to jest mega bardzo użycie pamięci, bo niestety dużo rzeczy jest kompilowane w locie dla szybkości i to niestety zajmuje wiele więcej pamięci. To już nie jest problem współczesnego świata, że tak powiem, bo pamięci teraz mamy bardzo dużo. To nie jest już problemem, żeby zwyczajny laptop miałby 16 giga, jest to wręcz standardem, więc kilka tam więcej megabajtów można wybaczyć. Teraz spróbujemy uruchomić na PyPy STM. Tu jakieś warningi z mojego systemu. Tu niestety to jest ten problem, że niedostatecznie się rozgrzał. Jeżeli faktor byłby o wiele większy do wyświetlenia, to wtedy nie byłoby z nim problemu. Ale widać, że zużycie CPU już jest powyżej 100%, czyli jakieś tam wątki już zostały uruchomione. Ale tak jak mówiłem, to jest na razie w wersji beta i niestety jest taką fajną ciekawostką. Liczę, że przyszło ci się to naprawdę rozwinie, bo jest taka potrzeba. Ostatnim moim sposobem to jest Cython. Jest naprawdę mega szybki, bo kompiluje się ostatecznie do, znaczy teraz kompiluje się do języka C i później już jest normalnie kompilowane przez, przepraszam, kompilator języka C. I kod w miarę wygląda w porządku, że jest trochę C, trochę Python. Jest całkiem przyjemny. Dyrektywa NoGil jest to bardzo fajne, bo jeżeli wiemy, że nasz proces, że nasz kod jest w stanie tutaj robić równolegle operacje, to możemy po prostu dać taką dyrektywę i nasz kod faktycznie nie będzie reagował na właśnie Gil. Tak robi NumPy, że NumPy sam sobie wyłącza, bo może, bo wie, że ma takie dane operacje, które nie będą sobie nawzajem przeszkadzać podczas obliczeń i nie ma wtedy w NumPy, jak korzystamy z tej biblioteki albo z innych bibliotek, na przykład o machine learning albo big data, to wtedy nie ma aż takiego problemu z tym Gilem. Jedyna wada to już nie jest Python. To tak samo byśmy mogli zmienić na jakiś inny język Go w takim razie, jeżeli potrzebujemy szybkości. No i wymaga kompilatora, to nie jest aż takim problemem, bo jeżeli posiadamy Linuxa, to raczej już na pewno mamy zbudowany kompilator. W Windowsie nie mam pojęcia, jak się to wtedy dzieje. Dawno z Windowsa nie korzystałem. Mogę ostatni przykład pokazać. Oczywiście sytuacja jest taka, że muszę zbudować. Chciałem zrobić z normalnym make'em, ale zapomniałem, jak się to robi, więc napisałem skrypt. Tutaj się buduje, ok. A teraz pokażę kod. On się niestety różni. Inne jest rozszerzenie. I kod wygląda tak. Tutaj są zdefiniowane jako consdev. Jako int pojawiają się typy. Musimy podać i tu jest taka dyrektywa NoGil. No i wtedy w tym momencie Python wie, aha, dobra, zostawiam cię w spokoju, może być. I niestety to jest problem, że nie mogę robić na obiekcie kompleks, bo to jest obiekt Pythonowy, więc wtedy bym musiał zrezygnować z tej dyrektywy, a nie to moim byłem celem. Tutaj musiałem osobno robić operację. Jak widać, kod się znacznie zwiększył, już jest znacznie brzydszy. Tutaj musiałem użyć sieci Wikipedii, żeby przypomnieć, jak się liczy liczby zespolone. Tutaj też musiałem normalnie użyć pętli i zapisywać. Tutaj w tym momencie jest NoGil, tutaj pętli musiałem operować. A tutaj już mogę zwrócić jako zwykłą listę Pythonową, jako zwykły obiekt.
Tutaj już trzeba uważać o czyszczenie danych, bo tutaj zamieniony jest w Pythonowy obiekt, ale tutaj niestety data jest zwykłym malokiem. Trochę źle to wygląda, jak człowiek jest przyzwyczajony do Pythona. Spróbujmy to uruchomić. Właśnie można zauważyć, że w połowie sekundy się uruchomiło, czyli mega, mega szybko, nawet samego PayPaya, który naprawdę zespół się stara, żeby było coraz szybciej, więc warto czasami, jeżeli potrzebują naprawdę dużej szybkości, tutaj możemy na 4 wątki, no jest jeszcze szybciej. No, niestety to są już takie czasy, tak mało, że musiałbym zwiększyć fraktal, ale gdybym zwiększał fraktal, to też bym musiał dla innych danych, dla właśnie innych sposobów, alternatyw też zwiększyć i zamiast przykładu uruchomienia się 20 sekund by trwało minutę, to niestety aż tak dużo czasu nie mamy. No i to jest jeden z pomysłów, jak to zrobić. No i jedynie największą wadą, że tu już nie jest, to już jest bardziej niskopoziomowe, robi to problemy. Okej, okay, sytuacja, to są źródła, tutaj właśnie są linki, na których się, które właśnie robią tą całą prezentację, całe moje właśnie operacje, benchmarki. Pierwszy link to właśnie o całą Global Interpreted Log, jakie ma wady, jak to można ominąć. Drugi link, samo opisane, sama szczegółowa budowa, jak to wygląda z samego Core Pythona. Tutaj jest podany link, jak właśnie pisać w no właśnie Cytonie. To jest fajna prezentacja, może tutaj pokażę ten właśnie ten link. To jest bardzo fajna prezentacja, która bardziej szczegółowo mówi o gilu, dlaczego on jest popsuty, jakie są w nim problemy z wykresami, co można z tym zrobić, bardzo szczegółowa prezentacja. No, to nie był mój temat i uznałem, że no, nie będę mówił o tym, co już jest w miarę znane. No i ostatni link STM, cała taka dobra dokumentacja o całym PyPy STM, jak to w tej chwili wygląda. No okej, okay. To jest wszystko z mojej strony. Dziękuję, że przyszliście i wysłuchaliście. To teraz może jakieś pytania, czy ktoś ma? Czekaj, czy możesz głośniej, bo ja słabo słyszę. To może pan. Okej. Chciałem zapytać, jak to, co byś proponował, jakie narzędzie do zastosowania przy wielu maszynach, bo rozumiem, że to jest pewnego rodzaju obejście Gila, okej, dla jednej maszyny, gdy potrzebujemy większej mocy, a co jeżeli nie starczy nam jedna maszyna, albo mamy po prostu taki projekt, który jest w aplikacji rozproszonej i chcemy skorzystać z mocy obliczeniowej wszystkich maszyn równolegle, to wtedy z czego wtedy korzystać? To właśnie to też jest bardzo fajne pytanie, z czego korzystać. Na pewno musisz jakiś z innych rozwiązań, jest bardzo wiele gotowych. Jeżeli mamy obliczenia machine learning, big data, to jest naprawdę bardzo dużo bibliotek, chyba co tydzień powstaje jakaś nowa w sprawie tego, że można bardzo ładnie połączyć wiele rozproszonych danych. Z takich typowo obliczeniowych to jest Dask, który po prostu piszesz w NumPy'u i robi, że execute, wykonaj, on wtedy uruchamia wiele procesów na wielu swoich maszynach, to jest całkiem skomplikowane, bo on uruchamia już wiele serwerów tam, daje im zadanie i czeka, aż one wykonają. Jest to bardzo fajnie zrobione. Ja
jestem akurat web deweloperem i jeżeli już potrzeby takie rozproszone, to używam zwyczajnie kolejki robitowej na przykład, albo zero MQ, jeżeli potrzebuję jeszcze większej szybkości, a nie takiej po prostu abstrakcji, jaki daje Rabbit. I w tej chwili uważam, że jeżeli mam jakieś duże operacje sieciowe, jakieś duże kolejki, bo mamy problemy z, że właśnie dany proces nie wyrabia z zadaniami, to po prostu kolejka jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem w tej chwili. To wszystko zależy, jeżeli mamy takie same obliczenie, jeżeli chcemy przemielić bardzo dużo danych, to myślę, że właśnie w formie biblioteki do takich rozproszonych obliczeń jest bardzo wiele. Ja tutaj tego Daska, bo kojarzę, wymieniłem, więc myślę, że to, że odpowiedziałem ci na pytanie. Okej. Okej, to jeden mikrofon. To u mnie pytanie do jednej z technologii, które pokazywałeś, czyli Iron Python, ewentualnie tej drugi Jython, bo pokazałeś się, że są niezbyt wydajne i w sumie więcej jest minusów niż plusów, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Czy jakieś praktyczne zastosowania dla nich są konkretne, czy tak po prostu bardziej jako ciekawostka? Sytuacja jest taka, że było, tak jak powiedziałem, że tam było bardzo dużo wad, ale to było raczej z myślą, żeby właśnie szybko mamy projekt javowy i chcemy powoli zmieniać jakąś technologię, no to nie możemy całego systemu zostawić, dlatego powstał ten Jython, żeby szybko połączyć. Jeżeli chcemy jakąś małą warstwę w Pythonie napisać, to możemy tego Jitona użyć i właśnie tylko po to został stworzony. Sytuacja była taka, że znajomy mówił, że cała tam, że aplikacje mieli całą w Javie, tylko chcieli to jakoś lepiej testować szybciej, więc po prostu pisali testy w Pythonie, ale używali Jitona. Więc mieli całą aplikację, tam coś wykonywali, ale całe moki, używanie tej całych asertów, testów i tak dalej, to już robił sam kod Pythonowy, tylko uruchomiony przez maszynę wirtualną Javę. To nie były właśnie argumentów, że to chcemy to dla szybkości, tylko dla połączenia ze systemem, którym byśmy musieli albo jakiś swój sposób, protokół zdefiniować, albo po prostu użyć Jitona. Okej. No dobra, myślę, że już nie ma pytań. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że się podobało.